projekt Modernizacja rejonowej sortowni i składowiska odpadów komunalnych w Suchej Beskidzkiej realizowany jest przez Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba. Zakres rzeczowy projektu pod tytułem Modernizacja rejonowej sortowni i składowiska odpadów komunalnych w Suchej Beskidzkiej obejmuje modernizację istniejącej instalacji przeznaczonej do segregacji odpadów komunalnych. Głównymi zadaniami to są kontrakty dotyczące modernizacji linii sortowniczej, linii do stabilizacji odpadów ulegających biodegradacji oraz roboty budowlano-montażowe. Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki odpadami. Montowane nowoczesne urządzenia pozwolą na zagospodarowanie większości odpadów, więc tylko niewielkie ilości trafią na składowisko. Pozostałe będą najpierw sortowane, wszystko co się nadaje do dalszego przerobu będzie segregowane, sprzedawane, zagospodarowane. Część będzie rozdrobnione, przeznaczone jako biopaliwo do elektrowni czy innych instytucji. Natomiast pozostałe odpady, w tym organiczne, zielone, będą kompostowane i później wykorzystywane jako nawóz do upraw rolniczych, zagospodarowaniu jakichś tam placów, zieleńców, parków. W Suchej Beskidzkiej od ponad 10 lat działa sortownia, jednak w związku z wejściem w życie nowych przepisów musiała ona zostać zmodernizowana. Na początku tego stulecia zainwestowaliśmy kilkanaście milionów złotych w tą nową instalację i ona miała służyć przez 25 lat. Inwestycja, która kosztowała tyle milionów, właściwie zamortyzowało się jedynie w 50, może nawet niespełna 50%, kiedy weszła nowa ustawa o odpadach, która właściwie zupełnie nam przewróciła ten dotychczasowy, dobrze moim zdaniem funkcjonujący system. Ale najgorsze było to, że ta instalacja mogłaby być jedynie zastępczą instalacją. Niestety nas nie stać na takie marnowanie środków publicznych, dlatego zdecydowaliśmy wspólnie z pozostałymi gminami, aby zmodernizować na tyle tą instalację, żeby mogła być regionalna. Realizacja projektu przyniesie ogromne korzyści dla środowiska naturalnego. Śmieci będą pod kontrolą i zagospodarowane, a nie będą gdzieś leżały w rowach, w lasach czy w innych miejscach. Przecież o to wszyscy walczymy i do tego zmierzamy, żeby środowisko, w którym żyjemy, było zadbane, aby było pięknie, przyjemnie, i to temu celowi służy. Dodatkowo na realizacji projektu skorzystają mieszkańcy regionu. Mieszkańcy przede wszystkim będą mogli płacić niższe stawki za śmieci, ponieważ za odpady, ponieważ będą zagospodarowane u nas, więc odpadają wszystkie koszty transportu. Całkowity koszt projektu to ponad 10 milionów złotych, w tym prawie 7,5 miliona złotych to dofinansowanie unijne, a ponad 2 miliony złotych to pożyczka z wojewódzkiego funduszu. No, fundusz wspiera takie projekty, ponieważ no, idealnie wpisują się w zakres naszego działania, bo takie projekty są bardzo ważne dla ochrony środowiska. Ideałem jest, aby na ostateczne kwatery składowania trafiało jak najmniej odpadów. Ilość odpadów deponowanych na składowisku spadnie z 93% w 2012 roku do 38% po zakończeniu projektu. Dokończenie tej inwestycji, tak jak jest zaplanowana, zamontowanie tych nowoczesnych urządzeń, no przedłuży żywotność dotychczasowego składowiska przynajmniej o 20 lat. Planowane zakończenie realizacji projektu to koniec 2014 roku.